Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale i witam Was tym razem z pokładu nowego Hyundai'a Tucsona. Samochód ten gości już u mnie na testach, tyle że była to, jak to często bywa w parkach prasowych, bardzo mocna wersja z automatyczną skrzynią biegów, a często dostaję od Was pytania, czy mógłbym sprawdzić jakieś słabsze wersje, może jakieś bardziej podstawowe, i to jest właśnie taki samochód. Konkretniej mamy tu podstawową jednostkę benzynową i manualną skrzynię biegów. Czy warto zainteresować się tak skonfigurowanym Tucsonem? Zapraszam na test. Na początek rozwikłajmy zagadkę, co to w ogóle znaczy podstawowa wersja. Otóż mamy tu do czynienia z benzynowym silnikiem 1.6 TGDI o mocy 150 koni mechanicznych, co w sumie jak na podstawę moim zdaniem wcale nie brzmi źle. Chociaż mamy tutaj kawałek samochodu, także ja zastanawiałem się, jak ta jednostka poradzi sobie w różnych warunkach. Mamy też, tak jak powiedziałem, manualną skrzynię biegów, skrzynię sześciobiegową. I zacznijmy sobie właśnie od niej. Ja, co wielokrotnie podkreślałem, jestem fanem skrzyń automatycznych i z takimi skrzyniami w zasadzie jeżdżę non-stop. Doszedłem już w swoim życiu do etapu takiego, w którym ja wolę słabą skrzynię automatyczną niż dobrą skrzynię manualną. Wiem, że oczywiście bardzo wielu z Was ma inne zdanie, no ale tu jakby nie ma w to wchodzić, co jest lepsze. Mówię to po to, abyście wiedzieli, jak ja podchodzę do samego tematu skrzyń manualnych. I teraz, z pozycji fana skrzyń automatycznych, muszę powiedzieć, że to jest jedna z najlepszych skrzyń, najprzyjemniejszych w użytkowaniu na co dzień, z jaką jeździłem w tej klasie samochodów. I było to dla mnie naprawdę duże zaskoczenie, bo zupełnie się tego nie spodziewałem, że ja się z tą skrzynią w ogóle polubię, a dokładnie tak się stało. I w sumie dość ciężko mi wytłumaczyć dlaczego, bo ta skrzynia nie ma jakiegoś mega krótkiego skoku, co ja bardzo lubię, na przykład tak jak mamy to w Hondzie. Dość głęboko łapie sprzęgło, ale tutaj miejcie na uwadze to, co powiedziałem. Ja praktycznie nie jeżdżę z manualami, więc mogę gadać głupoty, ale tak mi się wydaje, że to sprzęgło mogłoby łapać no nie aż tak głęboko. Więc troszkę ciężko mi tak na konkretnym przykładzie czy jakimś konkretnym dowodzie powiedzieć, czemu tak dobrze jeździ się z tą skrzynią. Ale w sumie to nie ma znaczenia dlaczego. Po prostu ta skrzynia w jeździe na co dzień, w obsłudze jest fantastyczna. I mówi to ktoś, kto takich skrzyń, czyli manualnych, nie lubi. Druga rzecz, o której wspomniałem na początku i pewnie nawet ważniejsza, to oczywiście silnik. I powiem Wam, że moje zaskoczenie odnośnie tej jednostki może nie było aż tak duże jak do skrzyni, ale często mamy taką sytuację, że w katalogu czy w cenniku danego modelu pierwsza jednostka, pierwsza pozycja w cenniku, ta najtańsza, jest w zasadzie tylko po to, aby jakaś marka mogła napisać już od tam 95-700. Nikt tych jednostek praktycznie nie kupuje, bo są przeważnie po prostu za słabe. Mówię tak oczywiście ogólnie, bo to bywa różnie. W Tucsonie pierwsza podstawowa jednostka 1.6, 150 koni, jest od razu pierwszą jednostką, którą ja po tygodniu jazdy tym samochodem śmiało mogę Wam polecić. Na papierze ona może szału nie robi, bo tak jak powiedziałem, 150 koni, mamy tutaj też 250 Nm, a do 100 km na godzinę, zgodnie z katalogiem, ten samochód rozpędza się w 10,3 sekundy. Jeśli przyspieszenie do setki przekracza 10 sekund, no to śmiało możemy przypuszczać, że fantastycznych wrażeń z jazdy w takim samochodzie nie będzie. No i oczywiście czegoś takiego tutaj nie ma i tego się nie spodziewajcie, ale ja wychodzę z innego założenia. Tak jak powiedziałem, często podstawowa jednostka jest do danego modelu za słaba. Tutaj, moim zdaniem, jest zdecydowanie wystarczająca, czy to no, w mieście to może jest jej łatwiej, ale też mamy różne sytuacje, gdzie mamy jakieś światła, chcemy szybciej ruszyć i tak dalej, nie być zawali drogą, no to tu na pewno nie będziemy. Też czemu to połączenie skrzyni manualnej z tą jednostką jest tak przyjemne? Ponieważ ta jednostka jest po prostu bardzo elastyczna. Tutaj naprawdę można sobie na piątce jechać, nie wiem, 50 na godzinę. Ten samochód nie będzie się cały trząsł i szarpał. Ja naprawdę jestem pod dużym wrażeniem, jak to zostało zestopniowane, jak to zostało dobrane. I ten wcale nie mały samochód, robiący szczególnie takie wrażenie z zewnątrz, po prostu daje radę z tym silnikiem. Jest natomiast jedna wada, o której muszę powiedzieć. I to jest w zasadzie jedyna wada, jaka rzuciła mi się w oczy, przynajmniej podczas testu. Ale jest dość istotna, bo jest to spalanie. Ja powiem tak, jeżdżąc 100% po Warszawie, nie zdarzyło mi się zejść poniżej 9 litrów. Jak były korki, to zbliżałem się bardziej do dychy, więc jak na dzisiejsze standardy, to na pewno nie jest mało. Poza miastem można już spokojnie osiągnąć fajne rezultaty.
typu 5-6 litrów gdzieś na wolniejszych drogach, na ekspresówkach, to już spodziewajcie się bardziej 7, autostrada powiedzmy 8. Ale w mieście nastawcie się na te przynajmniej 9 litrów, przynajmniej w takim mieście jak Warszawa. Powiem w tym miejscu, że ja nie chcę mówić od początku wszystkiego o Tucsonie, bo jego test ja już dla Was nagrałem. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to wyświetla się tutaj gdzieś karta. Jest też oczywiście link w opisie. Także polecam, abyście sobie go obejrzeli. Nie ma sensu mówić drugi raz tego samego. A jak już jesteśmy przy nagrywaniu, to może to jest dobry moment, aby wspomnieć o partnerze tego odcinka, czyli Leti Shops. Ostatnio dwa razy zdarzyła mi się taka sytuacja, że właśnie coś dla Was nagrywałem, po czym skończyłem mówić, okazało się, że to się w ogóle nie nagrało. Czemu? Ponieważ pada mi w kamerze karta. I tu z pomocą przychodzi Leti Shops, czyli serwis cashback, dzięki któremu po dokonaniu zakupu część pieniędzy do Was wraca. Co ważne, nie wraca w postaci jakichś bonusów, punktów czy nie wiadomo czego, tylko w postaci prawdziwych pieniędzy, które możecie wypłacić na swoje konto bankowe lub konto PayPal. Leti Shops współpracuje aktualnie z ponad 3,5 tysiącem sklepów. Ja wybrałem akurat Neonet, do którego wbijamy, zamawiamy kartę i zostaje nam czekać na kuriera i zwrot części środków w postaci cashbacku. Co też fajne i wygodne, z Leti Shops możesz korzystać na kilka sposobów. Może to być wtyczka, może to być strona internetowa, może to być też aplikacja na telefon. Co jest oczywiście bardzo wygodne, bo nie musisz siedzieć w domu przy komputerze. Zakupy możesz zrobić gdziekolwiek i powiększać tym samym swój zwrot. Podkreślę, że na Leti Shops trwa aktualnie fajna akcja, w ramach której swój zgromadzony cashback możecie również przekazać na pomoc Ukrainie. Także jednym słowem korzystajcie, wbijajcie w linki, które macie w opisie, a my wracamy do Tucsona. A wracamy już w zasadzie tylko na chwilkę, ponieważ tak jak powiedziałem, nie chcę drugi raz opowiadać o tym wszystkim, co tutaj mamy, bo już to zrobiłem. Przypominam jeszcze raz o materiale, do którego link macie w opisie. Obejrzyjcie sobie pierwszy pełny test Tucsona. Tutaj chciałem skupić się na podstawowym silniku, na skrzyni manualnej, bo sam miałem wobec nich dużo wątpliwości. Okazało się, że w zasadzie wszystkie zostały rozwiane. To jest bardzo fajna specyfikacja, bardzo fajne połączenie, bardzo przyjemne na co dzień, zdecydowanie do polecenia. Fundamentalne pytanie oczywiście brzmi jednak, ile to kosztuje? A więc tak, patrząc w pierwszą pozycję, jaką mamy w celniku, co dość rzadko się zdarza, 1.6 TGDI, manualna sześciobiegowa skrzynia biegów, napęd oczywiście naprzód. Cennik takiej specyfikacji rozpoczyna się od 112 900 zł. Tutaj jeszcze jedna rzecz, bo zapomniałem o niej wspomnieć, a jest dość istotna. Tutaj na moje odczucie z jazdy tym samochodem wpływa na pewno też to, że mam podstawowy silnik o najmniejszej mocy, manualną skrzynię biegów, ale wersja wyposażeniowa to N-Line, czyli najwyższa, ze wszystkimi bajerami, gadżetami, znaczkami N-Line. One swoją ścieżką bardzo mi się podobają, na przykład ten tutaj na kierownicy, jakieś czerwone obszycia właśnie również na kierownicy czy na fotelach, znaczki na zewnątrz. To na pewno robi robotę, to na pewno wpływa na odbiór samochodu, bo oczywiście nie jest to żaden golas. I z tego powodu moje odczucie odnośnie tego auta czy tej konfiguracji jest na pewno lepsze, niż gdybym dostał i podstawowy silnik, i podstawową wersję wyposażeniową. W tej wersji mam chociażby fotele, które są nie tylko podgrzewane, ale też wentylowane. Co dość niespotykane, tutaj nie ma skóry, a wentylacja jest, bo ona często raczej łączona jest z tapicerką skórzaną. No ale takie bariery tutaj też są. No ale tu oczywiście chciałem skupić się na napędzie i na skrzyni. Jeszcze z rzeczy, które zapomniałem, bo kolejna taka mi się przypomniała przed chwilą, jak jechałem w korku większym. Bałem się też jednej rzeczy, mianowicie działania systemu start-stop. Ale po pierwsze, mamy tu silnik czterocylindrowy na szczęście. W mojej prywatnej opinii system start-stop w tym samochodzie działa całkiem spoko. Ten samochód podczas wyłączania się silnika i włączania nie trzęsie się cały. Przede wszystkim nie robi się tutaj głośno. Nie działa to może tak jak w pluginach, ale moim zdaniem jest bardzo ok. No ale wracamy do ściany płaczu, czyli do cennika. Tak jak powiedziałem, startujemy z poziomu niecałych 113 tysięcy, no ale już na przykład wersja, którą jadę, czyli N-Line katalogowo, to już 139 900 zł. Czyli może nie mało, szczególnie jak za podstawowy silnik, ale tak jak powiedziałem, ten silnik zdecydowanie wystarczy. N-Line to już jest naprawdę full wypas, to jest duży samochód, wygodny, przestronny, z tyłu mamy całą masę miejsca na nogi, tak samo nad głową i moim zdaniem to jest jedna z najciekawszych propozycji w segmencie małych SUV-ów, crossoverów, czy zwał jak zwał, bo dziś to już nie wiadomo, który samochód jest w której klasie, ale w tej klasie zdecydowanie warto zainteresować się Tucsonem.
Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji i kliknięciu tego słynnego dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych materiałów. A ja dzisiaj będę się już żegnał. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.